bitch. Siemano, z tej strony Dekero, witam was w grze pod tym Dying Light. Co jest dzisiaj troszeczkę nietypowy odcinek, ponieważ chciałem wam pokazać, gdzie znajduje się sekretnie schowany Excalibur, czyli bardzo, bardzo potężny miecz, dzięki któremu za pomocą jednego ciosu będziemy mogli truposza, chciałem powiedzieć, no w sumie truposza, ale tutaj zombiaka, przeciąć na pół. Nie jest on schowany, może niekoniecznie schowany, ale jest on po prostu w takim miejscu, gdzie nikt by się nie spodziewa, więc klikamy sobie minimapę, jedziemy w prawo i w dół, w prawy dolny róg. I tutaj jak sobie przybliżam, mamy taką jakąś zatokę, coś w tym stylu, to jest pełno wysepek, ale tutaj dosyć daleko od lądu jest taka jedna samotna, dosyć duża wysepka. I tam właśnie znajduje się nasz sekretny Excalibur. Znaczy on w grze się nazywa chyba Excalibur, coś w tym stylu, nie, może to się tak pisze, ale jest to Excalibur, zresztą zaraz tam pójdziemy i powiem wam, co trzeba zrobić, aby go zdobyć, więc do zobaczenia zaraz na małej wysepce. No i jesteśmy już na naszej małej wysepce, tak jak mówiłem, znajduje się ona tutaj, czyli tak niedaleko dosyć od lądu, bo widzicie, chwila, moment i jesteśmy na tej małej wysepce i tutaj od strony morza, że tak powiem, znajduje się nasz sekretny miecz. Nazywa się on, ten Excalibur należy do mnie. Czy tak się, on tak się nie nazywa, on po prostu jest taki napis. Tutaj widzicie, on jest wbity w skałę i w takiego gościa. Czy no może niekoniecznie gościa, kiedyś był jakiś gość. Teraz nie wiadomo co to jest, czy to jest zombie, czy jest to na pewno trup bez głowy, tak? No ale co on tu robi? Tego nie wiemy. Jak go zdobyć? No przytrzymaj F. Tylko że gdy przytrzymamy F cały czas, widzicie? Trzeba cały czas trzymać F. I to bardzo, bardzo, bardzo wolno idzie. No ale opłaca się, słuchajcie. Opłaca się wziąć ten Excalibur, ponieważ on jest naprawdę świetnym mieczem. Zresztą zaraz sobie go przetestujemy na jakichś zombiakach. Trzeba tak chwilkę przytrzymać, nie no, kilka minut, to nie jest jakoś mega długo, że trzeba godzinę trzymać, to naprawdę z dwie, może max 3 minutki, no może nawet nie, no nie wiem, naprawdę nie liczyłem ile się go wyciąga. Po prostu trzeba troszeczkę dłużej przytrzymać, można sobie na klawisz coś postawić, gdzieś, nie wiem, coś zjeść. Więc zaraz gdy wyciągnę miecz, pójdziemy go przetestować. No i mamy naszego Excalibura, Excalibura, jak zwał, tak zwał. Nie, zaraz pójdziemy go przetestować, lecz jeszcze pokażę wam jakie on ma obrażenia, trwałość, czyli kurczę, zapomniałem tego słowa, statystyki, o dokładnie, statystyki. Jego statystyki są następujące. Obrażenia 323, trwałość 7×7, czyli dosyć mocno, zazwyczaj jest 5-4, przynajmniej tak mi się kojarzy tutaj, nie wiem, a nie trwałość, sorry, pomyliłem się. Gdzie to jest? Trwałość jest 7×7, czyli nie wiem, czy coś mało. Nie wiem. No ale dobra, poręczność 56, chodzi mi o ulepszenie, nie, o ulepszenie 0,3, poręczność 56. Chodziło mi o to, ile razy możemy go naprawić. Chyba on się nie psuje nawet, słuchajcie. Bo jak... No słuchajcie, on się chyba nie psuje. W prawym dolnym rogu, jeśli jak mamy jakąś inną broń, to pisze, że możemy go 3 razy naprawić, bo broń się zużywa. A tutaj nic nie pisze, nie wiem, może dlatego, że jeszcze go nie używaliśmy, albo on jest po prostu na stałe, czyli go nie można zniszczyć. Od którego levelu, nie wiem, nie pisze. Wartość 14444, czyli możemy sobie też sprzedać. A co jest bardzo fajne, że możemy go ulepszyć. Jak się ulepszało? F6. Możemy go ulepszyć, tutaj nie wiem, zabójca, co to jest, wyważanie, to nam całkowicie niepotrzebne. Czyli, że możemy naszego Excalibura jeszcze bardziej ulepszyć. Dobra, więc teraz pójdziemy na jakieś zombiaki. Pójdziemy na jakieś zombiaki. Pokażę wam jak on działa, o tam siedzą. O, tu jest, a tutaj jest jednym, to my będziemy walczyć. Dobra. No dawajcie.
No i... Który następny? Zapraszam. O ty, ten się stawił. Ten się postawił, kurde. Ten jest mocniejszy. Dobra, czekajcie, czekajcie. Powoli. Dobra. Czekajcie, tylko muszę... muszę... odsapnąć trochę. Skubany twardy jest. Ale z Excaliburem nie wygra. Słuchajcie, jak widzicie, potężna, potężna broń, która naprawdę daje nam dużo frajdy. Te zombie latają, dosłownie, jak widzieliście przed chwilą, latają. Czyli myślę, że broń naprawdę warta trochę zachodu, bo nie trzeba jakoś mega dużo, żeby ją zdobyć. No i, ale słuchajcie, jak widzicie, ona już jest zepsuta, kurczę, czyli tak jakby zepsuta. Nie wiem dokładnie jeszcze, jak, jeśli chodzi o naprawianie jej, nie wiem, co trzeba zrobić. No ale jeśli się dowiem, no to napiszę wam to w opisie filmu. Ja bardzo dziękuję za obejrzenie i trzymajcie się. Cześć. I jeszcze chwilkę, słuchajcie, zapomniałem wam powiedzieć bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Gdy weźmiemy tego Excalibura, ten ziomuś potem stąd znikam, ale tutaj pojawia się pewna paczuszka, chciałem powiedzieć teczuszka, czyli pewna teczka. I gdzie my ją mamy, słuchajcie? Plany... O! Jest taka teczka, my ją weźmiemy, po prostu dostaniemy plan na zrobienie Excalibura. Tworzonych sztuk 1, czyli możemy sobie zrobić naszego Excalibura. Jak widzicie, no nie jest jakoś mega trudno do zrobienia. Jeden tkanka sprintera, nie wiem czy to można zbierać cały czas, bo pamiętam, że była taka misja, żeby zabrać tą tkankę sprintera. Jeśli można ją zbierać za każdym razem, gdy się zabije tego sprintera czy coś w tym stylu, no to z łatwością możemy zrobić sobie tego Excalibura. No i to tyle, słuchajcie, teraz już żegnam się z wami, na pewno, już nic dodać, nic ująć, tak powiem. Więc dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.